Leśnicy argumentują, że wycinka jest procesem, który dla dobra drzew w lesie odbyć się musi. Mieszkańcy Mysłowic mówią o rzezi. Tym razem chodzi o drzewostan w dzielnicy Janów Miejski Ćmok. Dla wielu to miejsce spacerów, ale widok ogołoconych, ściętych pni nie jest dobrą scenerią do relaksu na łonie przyrody. Miały tutaj powstać lasy społeczne, ale wnioski w tej sprawie zostały odrzucone. Na miejskich forach internetowych pojawiają się też komentarze, że relacja leśników z lasem jest wyłącznie biznesowa i można ją zmierzyć w metrach sześciennych sprzedanego drewna. Fatima Orlińska. Już tyle nam wyrżnęli lasu i rżną dalej. To skandal i jakaś katastrofa, mówią mieszkańcy mysłowickiej dzielnicy Janów Miejski Ćmok. Nie chcą stać obok wycinki, biernie reagują. Organizują spacery, publikują w sieci zdjęcia, apelują do władz różnego szczebla, a wszystko po to, by pokazać skalę trwających na terenie lasu prac. Ja sobie przypominam okres drugiej połowy poprzedniego wieku, kiedy sadziliśmy ten las, kiedy sadziliśmy drzewa, bo powstawał leśny pas ochrony wokół Śląska. I to było zadanie priorytetowe i to były zielone płuca dla Śląska. I w tej chwili, kiedy widzę, że to wszystko zaczyna być wycinane, kiedy zaczyna być dewastowane i likwidowane, no po prostu budzi we mnie trwogę. Zdajemy sobie sprawę, że wyrąb musi być, drzewo trzeba pozyskiwać, ale uważam, że powinno się znaleźć gdzieś jakiś środek, a nie to, co się dzieje na dzisiejszą skalę. Bo z jednej strony, proszę zobaczyć, ekologia przez duże E na świecie, tak? Elektrykami mamy jeździć, zamykamy kopalnie, dbamy o klimat, płacimy kary za wszystko, a na co dzień wycinamy to, co nam tą ekologię daje na wyciągnięcie ręki. Miejsce aktualnie prowadzonej wycinki to sosnowo-świerkowy Starodrzew, a wycinane tam drzewa mają zaledwie po kilkadziesiąt lat, jak informuje nas leśnik. To gatunki, które mogłyby sięgnąć nawet kilkuset lat, zanim faktycznie powinny zostać zrównane z ziemią. Uważa, że wyrąb na taką skalę jest nieuzasadniony ekologicznie, a ekonomicznie. W prognozie oddziaływania na środowisko absolwent studiów akademickich, tak jak ja, pisze takie zdanie, że na terenie Nadleśnictwa Katowice nie ma siedlisk przyrodniczych chronionych, bo nie ma tu obszarów Natura 2000. No więc pozostawiam to bez komentarza, ponieważ jest to parodia, jest to farsa i jest to kompromitacja mnie jako leśnika. Mieszkańcy Janowa zdają sobie sprawę, że wycinki są konieczne, jednak podkreślają, że w dziesięcioletnich planach urządzania lasu deklaracje co do skali wycinki były inne. Są zdania, że Lasy Państwowe robią w ten sposób swój biznes, dlatego nie chcą dawać na to przyzwolenia. My jako Rada Dzielnicy dbamy i staramy się o zachowanie każdego małego skrawka, który zielonego, który znajduje się między blokami, a tutaj tak naprawdę pod naszym nosem dzieją się takie rzeczy. Jest to skandaliczne, tak? To jest ta polityka państwa, która jest uprawiana, jest niedopuszczalna. Mam nadzieję, że nasze wypowiedzi i jakby nasz sygnał ze strony zwykłych mieszkańców spowoduje to, że ktoś się zastanowi nad tym i że w końcu coś się zmieni w tym temacie, bo to, co się dzieje teraz w mysłowickich lasach, to jest totalna masakra. Po prostu serce pęka. Lasy Państwowe tłumaczą, że wycinka jest przeprowadzana zgodnie z planem urządzania lasu. Obecnie prowadzona jest tak zwana rębnia czwarta, czyli potocznie porządkująca. Oznacza to, że około 18 lat wstecz wycięto tam mniej więcej 30% powierzchni, a miejsce wówczas wyciętych drzew zastąpiły młode. Jak przekazuje Nadleśnictwo w Katowicach, obecnie trwa uprzątanie drzewostanu pierwotnego. Drzewa, które wycinamy, użytkujemy wszyscy jako społeczeństwo. To nie jest drewno, które zużywają leśnicy. To jest drewno, które służy całemu społeczeństwu. Na tym obszarze zostanie wyciętych około 600 metrów sześciennych drewna. Dlatego, że pozyskane drewno liczy się w metrach sześciennych, a nie w sztukach. Natomiast posadzone zostanie na to miejsce, bo to będzie około 3 hektary. Na 3 hektarach to jest około, średnio licząc, powiedzmy 6 do 8 tysięcy sadzonek na hektar, no to mamy, powiedzmy, średnio licząc 7 tysięcy, to jest 21 tysięcy młodych drzewek. Społeczność lokalna uważa jednak, że to nie wynagradza wycięcia dorosłych drzew, które stanowią istotę lasu. Niektórzy z nich zarzucają bierność wobec problemu władzom Mysłowic, jednak prezydent podkreśla, że samorząd nie jest w sprawie decyzyjny.
Ci, którzy mogą mieć realny wpływ na zatrzymanie albo przynajmniej ograniczenie wycinki, to parlamentarzyści. Dlatego też mieszkańcy Mysłowic liczą, że wraz z utworzeniem nowego rządu ich las zostanie uratowany.